Ernest, co się stało? Bercik wytruł wszystkie ryby. Co? Wszystkie ukochane ryby naszego szefa Adama. Nakarmił je jakimś żwirem czy coś, nie wiem. Kiedy? Dzisiaj, no. O, ja również, no. Słuchajcie, no. Może to się uda jeszcze jakoś uratować, no może coś trzeba zrobić, no. No, co zrobić? Jak uratujesz? No nie wiem, może zrobić im usta, albo... Bercik! Przestań gadać głupoty, no. To jest niemożliwe. To jest masakra, no to jest noc umarłych ryb, kurde, to jest rybobójstwo. To, co? Panie Erneście, to się da załatwić. Jak się da załatwić? No jak się to da załatwić? No. A normalnie. Trzeba szanowne zwłoki wyłowić, policzyć, pojechać do rybnego i dokupić tyle, ile padło. Już? Tak. Proszę, co pan myśli, że to jakieś karpie jakieś normalne, jakieś karasie? To są najpiękniejsze kolorowe ryby naszego szefa, pana Adama. Ja miałem się wszystkim zająć, wszystkiego dopilnować. Ja myślałem, że z Adamem zrobimy jakiś biznes, przeniesiemy to na Śląsk, a teraz... Oj, panie Ernestie, to nie pojedzie pan do rybnego, tylko do zoologicznego. Co prawda w Prudniku pewnie nie ma takiego sklepu, no ale w Opolu jest na pewno, nie ma to tamto. Zoologiczny w Opolu. O. Panie Zbyszku. Pan mi życie uratował. Za drobiazg. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Ej, patrz! A, wszyscy kipusz. A co wy tu robicie? My tu opiemy robota! Co? Pan Ernest nos zaangażował na poważne stanowiska. Was? A co wy tu będziecie robić? O, nieważne, siadaj, hopie, jademy. Jedunie, ale numer. A jest piwo. Ach, to jest dobry pomysł. Jo, te ryby przywieza z Opola. No, ale najważniejsze, że jest spokój, nie ma żadnego pijaństwa, żadnego imprezowania. Jakoś to będzie, no. O, żeż ty. Co się dzieje? Nie ma imprezowania. Ja już leżała w łóżku, ja miała spać, ja się musiała na nowo ubrać. Słyszysz, jak śpiewają? I mi się wydaje, że to nie jest ino Zbyszek i Bercik. No wiem, no jeszcze jest Kipuś i Alois, nie? Kipuś i Alois z jakiej racji? No, ja ich zatrudnił. Tyś przywiózł cały bar u Aloisa, no, tu pod Opole? Nie cały, nie cały. Tego pijoka Gerarda żech nie przywiózł, no. Ernest? No co? A skąd ja miał wiedzieć, że jeszcze Bercik do nich dojdzie, no? Trzeba było mnie uprzedzić, że przyjeżdżacie. To jest masakra, ja nie wiem. Ernest, chodźcie na likierę. No co za minę macie? Chodźcie, napijecie się, no chodźcie, chodźcie. A może Ernest? No pewnie, jasne, chodźcie. Ja się muszę napić. No pewnie. No, pyta zdrowie. Zdrowie! Nareszcie się mogę napić, nie we własnym lokalu i porządnie. Ty, Aloś, ale powiedz mi, co wy tutaj robicie? Jak co, pracujemy. No, pracujemy, ale w jakim charakterze? Jo, hopie, jest na przykład kucharz. Ty jest kucharz. Ty kucharz, jak ty umiesz uważać i norolada albo żur. Jo, ale hopie, jo się Bartko ucza. Ty, Kipuś, a ty? A ja sam siedzieć i pić piwo, hopie, nic więcej. Jak to? I za to Ernest płaci. No jasne. Bo my się do siebie już tak przyzwyczaili. Ja, bo to jest tak, wiesz, jak ja u Alojza siedza i pija piwo, to oni mu żur, rolada, zawsze wyjdą. A po drugie, to jest udowodnione empikowo. Te. Empirycznie! No. Panowie, bez jaj. I co? I Ernest to łyknął, ten kit. Co za kit, hopie? To jest hopie szczeroprawda. No, ale no, to chwila, to co ten właściciel tu, to co? On nie ma swojego kucharza? Nie, on ma kucharza, ale my oba z Kipusiem są dużo tońsi niż on są. A po drugie, to Ernest sam ogłosił tydzień śląskiego żarcia. Wyobrażasz się? No tak. To co śpiewamy, słuchajcie? No właśnie, o, ale tak, już godzina piąta było. Było. Rezerwa też. Było. No to co, by... co? Bo to by musiało być tak, jeszcze po trzy i wymyślimy jakąś nową piosenkę, co? No właśnie, no. Nie, to tu by musiał być jakiś zawodowiec. Jakiś Vivaldi albo inny tam chłopie zawodowy szpec. No. Dobry wieczór, panowie mnie wołali. A dobry wieczór, dobry wieczór. A co, może piweczka? Tak, jak najbardziej, ale padło słowo Vivaldi. No i co z tego?
No, bo ja jestem Vivaldi. Jak ja? To, Hopie? Przecież Vivaldi już dawno nie żyje. Czy jak na umarlaka to się nieźle trzyma. Ale chwila, po jakiemu Vivaldi? A mam pokazać? No jasne, no. Już pokazuję. No dawaj. O, skończyli. Nie śpiewają. Mam nadzieję, że to koniec. No. Myślę, że tak wcześnie by nie skończyli, o ile ich znam. Nie no, pobudzą wszystkie moje dziewczyny. Nie jedna panna płakała. Jaron! Cisza tu jest! Co to jest? Ernest, jak ja cię lubią, ja cię zawsze kocham. I ja też. Cisza! Panie Ernest, o co się rozchodzi? O co się rozchodzi? Cicho! O co się rozchodzi? Tak. Otóż właśnie o to się rozchodzi, że moi dziewczyny chcą spać, chcą wypocząć, bo jutro mają występ, tak? A Panowie, to wobec... Będziemy cicho! Co ale? Jak nam powiem, w których pokojach one śpią? Cisza! 5, 6, 7, 8... A po co to chcesz wiedzieć? Bo my chcemy wiedzieć, przy których pokojach mamy być cicho, jak będziemy wracać. Cicho! W tej chwili do domu spać! Do domu! Ale Kaj, przecież nasz dom jest pieruńsko daleko, o co chodzi? No. Pani Andziu, ja panią najmocniej proszę, no niech się chopie, on wypije, jest w końcu na wczasach. No właśnie, jest na wczasach! Andzia, tak, właśnie, jest na wczasach. Dobra, idę spać, ale może być cicho. Będziemy cicho, jak się pijamy. Zwierza wam niechętnie, dobranoc. Cicho. Dobranoc. Idziemy, ale... Zaczmy sprawa, no. Cicho, chłopcy. Ale ja bym chciał jedno powiedzieć, że z tymi kobietami alkoholem to jest jedna wielka lipa. Co? Cicho, bo ludzie śpią. Tu musi być... Ale tu musi być... Postawcie to, zróbcie porządek. Lecimy. No. Baby to jest fajna rzecz. Gdzie jest pan, chłopcy? Cześć. Kipuj. Jedź, już nie całuję. Cicho. Byszek. No. Słuchaj. Leci, właśnie, powiedz mi, a co się powiedział o tym? Czekaj, żeby... Dobra, niech się wstać. Coś ty powiedział o tym alkoholu i tych kobietach, że co? Że miałem wszystko jedno, cicho, dum. Z tymi kobietami jest tak, że jak człowiek pije, nie, alkohol, to i tak te kobiety są. Jak jest młodo, to jest młodo, jak jest brzydko, to jest brzydko, a jak jest staro, to staro. Czy pija, czy nie pija, one są zawsze takie same, rozumiesz? O, Becik, tu bym się z tobą nie zgodził. Ale ja bym się z tobą zgodził. Nie, tu bym się nie zgodził. Zbysiu, idę spać. Gdzie idzie spać? No tu, Mieszku. Becik, czy ty jesteś pewien, że to jest twój pokój? Zbysiu, na 100%. Tak? Dzięki, mój przyjacielu z wojska. Dobranoc. Dobra, ostrożnie. No, ale... Bo Andzia obudzimy. I widzisz, Andzia, Jurek jest. I nawet wcale, że dużo nie wypił, wiesz? No, Andziulko moja, no. Jaronie, Andziulko. Chyba, że jednak za dużo wypił, Jaronie, Andzia. Jako ty się robisz piękno po alkoholu. Wynocha! Przepraszam. Jaronie. Chudo, ale szlak jak gołota. Kajo to Mieszko. A, chyba tu. Tata był Ivanhoe, tata był... O! Aaaa!
Jeronie, jak tu jest fajnie. Może tu jeszcze jedna śpi. Halo? No, żebyś się moja księżniczko zawczas nie obudziła. O, to ja, twój nocny Romeo. No, Bercik, co ci całkiem w dekel pizło? Co się do hopów dobirusz? Spadaj mi stąd. Już idź do Andzi. Jeronie, o, do kolegi żywlos. To jo, moja piękna Dolores, twój czarny rycerz tajemniczy z Górnego Śląska. Ach, to ty, no chodź. Andzia, to ty? Jeronie, jakiego ja mu pecha. No właśnie, dokładnie tak. Dzień dobry. Cześć dziewczyny, jak się spało? Dzień dobry, cześć. Dzięki, bywało lepiej. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo zamiast mnie, zajęcia oczywiście pod okiem pani Malwiny, poprowadzi pan Vivaldi. No, mi witam. A pan? Och, ja muszę wyjechać niestety, ale szybciutko wrócę. Dobra, szybciutko, czas biegnie na zajęcia. No, za już. Raz, dziewczynka. Bioderkami, bioderkami. No. Ernest, martwia się o ciebie, czy ty się przypadkiem za dużo nie bierzesz na głowę? I wybory miejsc, i ten ośrodek. A kiedy ty teraz jedziesz? Jejku, dowiedział się, że jest tu jeden specjalista od ryb, rozumiesz? No, może mi się uda coś załatwić, przecież on wczoraj wszystkich nakarmił żwirem, nie? To może my by z tobą pojechali. Coś mnie głowa boli, odczuja, że przydałoby mi się taka podróż, co? No to niech cię ta głowa boli, ale ze mną na pewno nie pojedziesz. I o to chcę dobrze załatwić sum, rozumiesz? Dobra, w porządku, jak chcesz. No. W takim razie tu se coś znajdę do roboty. Co by tu porobić? Ej, zmienił rzek zdanie. Jedziesz ze mną. Andzia, jedziecie razem, jademy. Chodź. Nie. Już. Chciałbym panią zaprosić na piwko. Co pani na to? Na kacyku na piwko? Świetnie. W takim razie u pana czy u mnie? A gdzie pani woli? Zapraszam. Widzisz, a my co? Do roboty. No, jedni widzisz do roboty, a inksi do seksu. No, a ja w nocy też mógł mieć seks, wiesz? Z kim? Z nią? Z Bercikiem. Kurde, bo się udłowia. Ty z Bercikiem, ja bym to chciał widzieć. Jerunia, jak tam fajnie. No, super. Chodź, Andzia. Jak tu pięknie. Na pewno coś złowimy. O, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Ernest. Witam, Leszek Sokołowski. Witam, panie Leszku. Dobry. Hubert Dworniok, kurwa, tego czynności mieszkania 6. Panie Leszku, potrzebowałbym tak circa ebauty ze 30 takich, wie pan, kolorowych rybek, co? A to nie u mnie. U mnie tylko pstrągi i jesiotry. Tu pstrągi, tu jesiotry. Pstrągi i jesiotry. Jedną chwileczkę, przepraszam. Andzia, ty taki pstrągi albo jesiotry, jest to dobre tak do jedzenia? No Jezus, no jesiotr to jest królewska ryba w ogóle. No wiesz, Adam dzwonił, że na wieczór będzie jakiś ogromnie ważny Niemiec u nas, nie? To by my mu może przypiekli coś takiego, co? Może być? Super pomysł. Panie Leszku, proszę. Parę pstrągów ewentualnie można byłoby, co? U mnie można nawet złowić samemu. Nawet złowić samemu? No to jo! Słuchaj! Nie, panie. Z tym wiadrem to nie, ja dam inne. Bercik, ale jo chcę łowić. Tylko nie ty. Ale jo jest bardzo dobry w łowieniu pstrąga. Bercik, zrozum! Pstrąg to jest górska ryba, chłopie. Żaden człowiek normalny nie łowi pstrągów, no. Ale tu się też nie da złowić. Tu każdy złowi. No to przecież cicho odmiotu chyca. No, łoco, ale założymy się. Ernest, łoco, łowiela.
No Łowiela, Łoseta. Ja Łoseta. No. Góra o pięciok, zakładać się. O pięciok mogę. No. No. Przetnij. No to godaj to, co zawsze godasz. Co weta, bo pokreta, jak go wydasz, ale ty go będziesz darno. Ciach. No. Ta jest ten sprzęt. Tu jest. Jerunie. Jerunie, tu się roił od ryb. Panie Leszku, jak pan myśli? Uda mu się? Uda, uda. Tu każdy złowi. No ale wie pan, mój mąż, jakby to powiedzieć, jest taki trochę specyficzny. Jak, Berci? Jerunie, przestań wrzeszczeć te ryby i płoczysz. Patrz! Patrz, no co się dzieje! No toż co ty mi nie powiesz, chyba że nie umiesz złowić hodowlanego pstrąga, chłopie, no! Jasne, że nie umiesz, że się boi każdego zwierzątka. No. Jak on może chcić taką rybę? Nie, tyś powiedziała, że ja się boję ryb, ja? Ja się boję ryb. W życiu się ryb nie boję. Jerunie! Jerunie, patrz, zaczyno! Patrz, co się dzieje! Patrz, delfinarium! Jerunie! Jerunie, jaką ryba! Adzia! Patrz, jaką ryba! Jasne, jest jakiś potwór! Ja. Się ją boja! To ciepli kamytka! Nie! 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 To kamytka, Berci! Ale jaki to jest? Zimej! Zimej go, Berci! Nie! Berci! Kurde! Nie! Jaki teraz przyjdę tego nimca te! Jerunie! Jest! Co to w ogóle jest ty? Podobno pieruńsko nowoczesny piec. I co, i w tym się waży, ja? Podobno. A ty umiesz w tym ważyć? Podobno. No i ciekawe, jak podobno ty w tym uważasz? Obiecali mi. No domyra. No. O, Bercik! No. Co, masz wszystkie ryby, nie straciłeś żadnej? Nie. Panie Kipuś, jak dziewczyny skończyły próba? A co, skończyły? To się właśnie pytam, czy skończyły. A czego się pan strzepią, czy skończyły? My są w kuchni. Dobrze, koniec przerwy. Teraz wszystkie ręce do roboty. Idziemy, czas na briefing. Już, raz. Na co? No on jest zdrowo walnięty, co nie wiesz? Ale wołą nas to idziemy. Dobra. Przepraszam bardzo. W kwestii, przepraszam. Czy ja mogę coś powiedzieć? Bercik. Co? No mam sprawa. Bardzo ważna sprawa, rozumiesz? Witam panowie. No. To w godę jak było! No, ja brunetki, blondynki, ja wszystkie wasze dziewczyny. Przepraszam bardzo, panie Zbyszku, bardzo jest, ja wiem. Proszę bardzo. I pan wie. Tu wejdziesz, a ja cię wszędzie szukam. Myślałam, że lotusz za jakimiś dziełkami. Nie, Andzia, ty mnie znoszczyć ją w życiu. Andzia! Tu tymi dziełkami. Co? Możesz sobie siadnąć? No siedzę. Panie Zbyszku, dziękuję bardzo. Mam sprawę. Czy mogę coś ewentualnie powiedzieć? Proszę, no bardzo. To mówię. Niebawem odwiedzi nas bardzo ważny gość z Niemiec. Starszy pan, przedwojenny, bardzo bogaty. Chce u nas zainwestować, oczywiście, jeśli się mu tutaj spodoba. Musimy go przyjąć w sposób odpowiedni, tak? Dobra, nie fandzol tyle i no godej, co mamy robić? No? No więc przede wszystkim podział ról następujący. Dziewczyny, jesteście hostesami, tak? Dobrze, szefie. Dziękuję bardzo. Pan Alojzy z kolei... Panie Alojzy! Ja, tak. Czy może pan przyrządzić pstrąga? Pstrąga! Tak, pstrąga. Nie, i dobrze, że pstrąga, a nie tego potwora, co że go dzisiaj chycił. Co? A coś poderwał taką szpetno działa dzisiaj, a? Ty! Przepraszam! Ej! Panie Alojzy! Tak. Będzie pstrąg, czy nie? To znaczy, chce pan taką śląsko-tradycyjną rolada ze pstrąga. A czemu rolada? To co, żur ze pstrąga? Jezus, siadaj. Panie Ernest, będzie ksinia piwa, ja przy nim się stana w kuchni, wszystko będzie jak pan chce. No. Dziękuję bardzo, pstrąg załatwiony. Dalszy podział ról. Pan Zbyszek. No. O, tak. Jako warszawiak, w tej sytuacji no, nie będzie pan za bardzo przydatny, także bardzo dziękuję. Brawo. Bercik. Brawo. Bercik. Kolega z wojska się odezwał. Bardzo ważna sprawa do ciebie. Tak. Jo jest chętny do roboty. No i właśnie chodzi o to, co że ty będziesz miał bardzo ważne zadanie, rozumiesz? Jakie? Żebyś ty się zawarł w swoim pokoju i przez cały pobyt pana Heinricha z niego nie wychodził. Rozumiesz? Siad, Andzia! Ale czemu? A najważniejsze zadanie jest do ciebie. A co ja mam robić? No ty możesz właśnie zrobić tak, żeby Bercik tego pokoju nie opuścił pod żadnym pozorem. Rozumiesz? Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Podział ról przyjęty? Tak. Do roboty! Do roboty! Do roboty! Ernest, co ciebie się rozchodzi? Ale z czym? No co ty myślisz, że ja nie wiem, jak się obchodzić ze starym, bogatym Niemcem? Bercik, proszę cię, no. Słuchaj, ja go po prostu trzeba przywitać chlebem i solą. Jerunie, dobry pomysł. Niemca, chlebem i solą, no pewnie. Ale tak wiesz, niedosłownie, nie? Jak niedosłownie? No. Jak niedosłownie? Właśnie, że dosłownie. No to jak chcesz dosłownie, to będzie dosłownie, wiesz, no. On się musi tak poczuć jak u siebie w duma, rozumiesz? No. On się musi tak poczuć, że jest zaś młody, że się nic nie stało, że jest przed wojną, że te lata wróciły, rozumiesz? Tak jest, no. Bardzo dobrze. No. I ty się nawet możesz w tej sytuacji bardzo przydać, Bercik, wiesz? No, to ja wiem! No, jak cię tam nie będzie, to się najbardziej przydasz, wiesz? Bo przed wojną jeszcze nie było takich ludzi jak ty, wiesz? I po co mi się mu takie głupoty przypominać? Także zostawmy Niemca, wiesz? A ty się idź... Wiele jest godzin, ty... Ka jest ta Andzia? No za pół godziny przyjeżdża Niemiec i... Andzia, no jasny pi... Andzia! W życiu bych się nie dał rady, Andziu, w życiu! No, dziękuję. Andzia, ty idziesz normalnie jak kucharka w Bristolu. O, tak. Będzie to... Przepraszam bardzo. Co ty tu robisz? Przecież tyś miała pilnować Bercika. No ale chłopcy prosili mnie o pomoc, a ty wiesz, jak to jest uczynliwo, nie? Proszę pana, nie chciał pan ani rolady ze Pstrąga, ani żuru ze Pstrąga. To sorry, Gregory. Moracjo! Co moracjo? Co moracjo? Bercik miał dwa bardzo dobre pomysły. Pierwszy, przywitać naszego gościa chlebem i solą. Drugi, żeby zrobić tak, żeby on nie poznał, że minęło 60 lat, że się cokolwiek zmieniło, nie? Ernest, będzie wszystko w porządku, ty się uspokój. A że minęło 60 lat, no jak to zrobić, kto to wie? No właśnie, jak to... Co właśnie? Żeby się... Co właśnie? To trzeba uruchomić mózgi, tak? Myśleć, jak to zrobić. Myśleć i już, jak? To do roboty, kipuś. Myślimy, kurwy, jak to zrobić. Czym chata bogata? Was is das? Gość w dom, Bóg w dom. Was? Bercik! Czek, ein Moment! Ein Skandal! Ja, Herr Heinrich, ein Bercik! Panie Heinrich, ein Moment bitte! Bercik! Ty pieroński gieździe! Moment! Bo co? No, Ernest, no co? Ja chciałem go powitać, tak jak żeś mi godał tam, żeby on się poczuł młodo i tak dalej. Bercik! Co? Ja cię zabij! Ale co tak na mnie patrzysz jakoś dziwnie? Ja się zaczynam cię ebać! Andzia! Andzia Hill! Bercik! Andzia Hill! Bercik! Bercik! Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z gorolami. Z Pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie, w kościele i w szkole, są mi hanysy i są korole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo hanys chce mówić, a gorol chce gorzej.